Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i jak widzicie całkiem nieźle idzie mi bycie kaleką. Przez 48 godzin ostatnio nauczyłem się bardzo dobrze operować ten wózek, bo nic innego tak naprawdę nie robię. A w dzisiejszym odcinku będzie naprawdę, naprawdę nienormalny pomysł do zrealizowania. W każdym razie, jeżeli Ty, tak dokładnie, ja się aż tak nie umiem. Jeżeli Ty jesteś nowy na kanale, to kliknij taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce. A Wy czemu tak ci No słuchamy cię, zawsze jak ci przerywamy, to na nas słyszycie, więc wow, zaraz też będzie zrobić. Jestem kaleką, dobrze ci idzie. Super. Mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania, bo zaraz wytłumaczymy Wam dokładne zasady filmu, także zapraszam. Okej, odszedłem troszeczkę na bok, żeby nie wszyscy to słyszeli, bo ten film będzie naprawdę, ale to naprawdę gruby. W każdym razie, zaraz jedziemy po 300 litrów mleka, którymi wypełnimy wannę, nasypiemy tam płatek śniadaniowych. No i cóż, tutaj zaczynają się schody. Każdy z nas będzie musiał zjeść co najmniej 10 łyżeczek płatków śniadaniowych z wanny. Z tym, że będziemy... Nie mogę mleka. Dlatego wymyśliłem dla Ciebie troszeczkę inną konkurencję. W każdym razie to nie będzie aż tak proste, jak Wam się wydaje, bo będziecie musieli wejść do tej wanny i będziemy losować kolejność. Co każdy, jak już tam wejdziesz, to po kimś ma to jeść. Tak. A ja tam nasikam. Możecie to zrobić, ale to się schamstwo. To ja tam sikam, ja będę pierwszy sikam od razu. Nie, nie róbcie tego. W sensie, nie możecie tego zrobić. W każdym razie, każda kolejna osoba będzie miała płacone coraz więcej. Czyli jeżeli wylosujemy kolejność, że ktoś wchodzi pierwszy, ma na przykład zapłacone za to 100 zł. Następna osoba ma zapłacone za to 300, 500, 1000. I ostatnia osoba ma zapłacone 3000 zł za to, że zje po każdym, kto był w wannie. Ze względu na to, że ty masz uczulenie na laktozę, tak? No. Masz uczulenie na laktozę. Jeżeli wylosujesz, że na przykład będziesz piąty w kolejce, no, to 5 osób macza ci swoje stopy w misce z wodą. W misce z wodą? Ale wy macie wielką wannę, stary. Ja będę miał miskę, gdzie ale to tylko stopy. Swoje stopy. Ale to tylko stopy. Stary, nie całe ciało, tylko ja stopy. Tam będę miał spocone stopy karła, stary. Miam, miam. No to będziesz miał grzybową, stary. Ty, ale już namówiłem nawet jeździć na tym. Kto cię nauczył? No kto cię nauczył? Kto mnie nauczył? Sam się nauczył. Nieprawda, ja cię nauczyłem. Ale dobrze mi idzie, nie? Idealnie, idealnie. Tutaj kierowca chyba Adam poprowadzi, czy ty chcesz jeszcze prowadzić? Go Jaszczur, kurde, zrobimy ogień. Dobra, lecimy, widzimy się już w żawce, jak będziemy wykupywać wszystkie mleczka. Zapraszam Państwa do oglądania. Okej, opuściłem miejsce posiedzenia, bo muszę przejąć kamerę, bo ten film jest chyba zbyt nudny. W każdym razie, nie, ja nie mogę, ja muszę operować, stary. To daj mi kamerę do ręki. Nie, bo wy nie umiecie operować, nie umiesz operować kamerą, stary. Nie, ja muszę przejąć obowiązki, mimo że mam rozwaloną nogę, to muszę przejąć obowiązki, dobra. Ale ja nie stoję, ja stoję na jednej. Dobrze, w każdym razie, kto jedzie ze mną po mleczko? Ja. Ale ja nie mogę prowadzić, więc ty Jaszczur musisz prowadzić. To ja wiem, że nie możesz, bo... No i... Ja to masz, ale ja się prawo sprawę. Dredzias, ty jedziesz? Nie. Dlaczego? No bo czemu? No nie jadę, no. A dlaczego? Nie chcę mu się. No nie chcę mi się. Czemu chodzisz w dwóch bluzach w domu? Bo miałem wyjść na spacer się przejść, ale jeszcze nie zdążyłem. No to dobra, to lecimy. Dobrze, a możesz dobra. Mi powiedzieć, o co chodzi w tym odcinku? Chodzi? Nie mogę ci powiedzieć na razie. A możesz mi teraz powiedzieć? Nie mogę ci teraz powiedzieć. Nie mogę. Dobra, lećcie po mleczko, ja wam podam bliczka, żebyście zapłacili za to i tyle. No ja nie mogę, nie mogę. Co? No idź z nimi, bierz całe mleko jakie mają. Wykupujcie wszystko. Ja nie chcę za bardzo zdradzać im, o co chodzi w tym pomyśle, bo ja wiem, że Jaszczur się zgodzi na wszystko. Tak samo ten tłuszcz barber, on też jest troszeczkę nienormalny. Tak samo ja troszeczkę mam coś nie tak z głową, więc dla mnie to nie będzie jakieś mega wyzwanie zjeść po kimś, kto jest w wannie, ale dla nich to będzie wyzwanie. Najgorzej będzie, jak Harzył wejdzie przede mną. Tylko tego się boję. Jeżeli on wejdzie przede mną, to będzie on naprawdę, w sensie nieprzyjemnie od niego pachnie. Nie wiem, czy to ze względu na genetykę, czy ze względu na to, że po prostu... No, karły tak mają, nie wiem, nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie, ale będzie to po prostu obrzydliwe, dlatego mogę wejść po każdym i zjeść te płatki, ale nie po karle, tylko tego nie chcę, ale nie wiem, jaka będzie kolejność. Co ty robisz? Wziąłem wszystko, co było w sklepie, jeszcze jedna jest taka. Wydaje mi się, że mamy już wszystko, mamy czysta mlek, chyba jest. A po co jest, na pewno jest, kamuś? Za dużo tego. Po co mi tyle mleka? Tak, Kamuś, po co ci tyle mleka i płatki? Po co nam tyle mleka? Dobra. Po co to jest? Dobra, właśnie. Wytłumaczę ci na spokojnie. Na razie się nie zatrzymuj, Jaszczur. Wyłączę kamerę, bo to za dużo tłumaczenia jest. Chyba żartujesz. Kretynie. Ty wiesz, że to jest w ogóle niehigieniczne? Ty masz jakiś honor? Uroiło, że ja będę w tym uczestniczyć. Ile płacisz?
Ile płacisz? Ile płacisz? Ile za kolejność zwiększamy. Ten, kto później wchodzi, ten dostaje coraz więcej kasy. Ale czyli ile kasy? Nie obchodzi mnie twój hajs, ja nie zgadzam będę tego się. Robić. Co ty możesz robić? Jak nie co będziesz robić? Ile to za pomysł? Ile kasy? Ale mnie to nie obchodzi. Kasa. Nie, kasa? Ale pierwsza osoba ile dostaje? Pierwsza osoba dostaje 200. A ostatnia? Ostatnia 3000. Żartujesz? I ty myślisz, że co, że za 3000 ja bym zrobiła? A gdzie kogo ty nie masz? Dobra, nie pozwalam ci. No ale jesteś na kanale, jakby nie patrzeć. Zatrzymaj się, Jaszczyk, ja tego nie będę robić, zatrzymaj się. Ale co, jak zatrzymaj się? Zatrzymaj się, ja nie będę robić, ja w ogóle usuwam wszystko. No nie, no no. Chyba żartujesz, nie, ja tego nie będę robić. Proszę cię, Kamil. No nie zostań. Dobra, nie załamasz się, nie, ale w ogóle co to? Nie będziesz tego robić. Będę się załamać, jak się ja też tego nie będę robił. Obrzydliwych rzeczy za... Co? Jakieś się koło, zostaw, nie szarpiej. Nel, stój, no gdzie ty idziesz? Nie, ale to się dzieje w ogóle, chyba cię... Co ona się tak obraziła? Czemu kłótnie robi? Nie mogę powiedzieć po prostu, że nie i... No co jej mówiłeś? Ale po co ona robi spinę? Wiesz, nie musi w tym brać udziału. Ty jest rydziasza dziewczyna, co ty się po niej spodziewasz? I co, zostawiamy ją? No nie. Zostawmy ją, w pizdu! Co? Jak ty, co wy robicie? Siadaj, zostawiamy ją! Chcesz mi związek rozwalić takimi pomysłami? Ale stary, ona nie musiała... Ja i tak bym jej nie pozwolił, żeby... Ale stary, ona nie musiała nawet... Dobrze, że poszła. Nie musiała brać w tym udziału. Nie rozumiem, jak o co nie cała musiała spinę. Brać w tym udziału? No wy... Nie musiała. To jest w szoku w ogóle, że takie rzeczy robimy. Co to w ogóle za pomysł? Ale stary, każdy może się wycofać, jeżeli dobra, nie chce no zarobić... Dobra, ja się wycofuję, no. Trzeba było powiedzieć wcześniej, a nie teraz mi takie rzeczy mówisz. Ale ty nie masz pieniędzy. No zobaczysz, sobie zarobisz. Ja nie mam pieniędzy? Ty tak się nigdy nie... Ja nie mam pieniędzy, tak? Ja nie mam pieniędzy. Co ty do mnie mówisz w ogóle? No stary, a jak się napijesz wody w basenie przez pomyłkę i robisz to za darmo? Co ty porównujesz? Po was? Oblechach? Dobra, jakieś pytania dotyczące konkurencji, bo... Się. Czy możesz się wywalić? Nie, nie mogę się wywalić. Macie jakieś pytania, czy proszę? No, pytanie jest takie... Nie. Przestań, Maciek, przestań! Jezu Chryste, przestań! Leżysz? Nie, 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 nie chcę leżeć. Dobra. Dobrze. Ktoś chce się wycofać? Jesteś chory. Masz chore pomysły. I co jeśli ktoś wejdzie, co nam na sika do tej wody? Pawli, róbmy czegoś takiego drugiej osoby, po prostu. Albo nie mówmy o tym, że to zrobiliśmy po prostu. No tak. Ale po co chcecie robić tego złego? Ja chciałem zrobić ale, tego... ale zawsze z tyłu głowy tak będzie, że ktoś może tak zrobić, tak? Nawet jeżeli tego nie zrobi, to będzie podejrzane. No, ja tego nie zrobię. Dobra, dobra. Nie chciałem się dobra, cicho. Chodzi o to, że ten, kto wyjdzie ostatni, będzie mieć zapłacone najwięcej. A ile? 3000 zł dla osoby, która wyjdzie ostatnia. A to? Gdzie masz 3 koła? Spokojnie, zapłacę. W każdym razie, chce się ktoś wycofać, macie ostatnią szansę, żeby się wycofać. Nie no, bo jeżeli już zanosujemy, nie możecie się wycofać. Ja wchodzę. Ja też wchodzę, bo ja liczę na to, że będę pierwszy. Dlatego wchodzę. Nie, bo ja bym z chęcią to zrobił, ale tego nie zrobię, bo nie chcę być jakby gorszy, nie? Butelkę losujemy. Viola. Viola pierwsza wchodzisz, także masz... Ale szczęście. Ale akurat. A co mówiłeś, że chciałbyś, żeby była na końcu? No i widzisz, wykrakałeś. Dobra, lecimy dalej. Ja pewnie będę ostatni, także... Jeszcze po Violi zjem. Nie wiem jak dalej. Mam okres, stary. No nie! Jest coraz gorzej. Stary, już nie możesz się wycofać. Dobra, dawaj, lecisz. Lecisz, dredziarz. Powiększ się, ja się zdziwiam zaraz już teraz. Idź stąd. Jest. O nie! O nie! Ja się kąpię za 3 dni. Stary, ja chcę być przed karłem. Ja chcę być tylko przed karłem. Nie! 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 Nie, błagam ja! Nie! To jeszcze raz, jeszcze raz. No wstawaj za rękę. Jezu, Chryste, ale mocy. Znowu, nie, połowa, znowu połowa. Nie ma. Nie, wy stoicie tak dziwnie. Dobra, stajmy normalnie. Nie denerwuj mnie, bo ja tutaj się denerwuję. Dobra, dawaj. Połowa? Połowa była w połowie. Połowa, dobra, połowa. Dobra, lecimy. Nie, nie, połowa. Jezu Chryste, ale dobrze. Ale to jak ja się cieszę. Jak ja się cieszę, że ja nie jestem przed karłem. A ja będę ja 3 dni się nie myłem, więc się nie ciesz. Tyle z tym ale nazwę. Ej, on sobie kręci, ja najbardziej nie chcę tego robić. Star. Z Adamem. My najbardziej tego nie chcemy. Z was wszystkich. Dobra. Nikt tego nie chce, ale my najbardziej. I czemu my się stajemy na koniec? Dobra, dawaj, kręćmy. Daj się bliżej. Daj. Proszę. Połowa. Ale to są emocje. Stary.
No, nie! Jak dobrze, jak... Jezus, jest tak, jest źle, jest źle. Szary, krzesło rozwaliłeś. Nie. Czemu krzesło rozwaliłeś? Dobra, stary? Ja już nie kręcę, teraz bawcie się. To ja nie chcę tego dotykać w dupie. Stary, stary, jeszcze możesz być przed... Jak karnał na karła wypadnie, to masz przesra... Połowa. Połowa. Dobra. Nie możesz. Nie możesz. Mogę tak, opatrz. Dobra, jest stać... O Jezu, Adam! Jak się czujesz, Adam? Dobra, kręćcie, kręćcie. Kręćcie! Kręćcie! Kręćcie. Ja nie kręcę. Dawaj 3-4. No nie bądź. Nie, kręć się. Tak za dużo, Adam, to i tak jest za dużo. Dobra, wielka, nie zasłaniaj. Dobra, było bardziej na Adama niż na ciebie, czyli... Czyli jesteś ostatni. On jest ostatni. Czyli, Jezu Chryste. Czyli chyba okej, okay, wyszło. Zajebiście! Ci po prostu chcę uświadomić coś, nie? Posłuchaj, wyobraź sobie takiego pusza teraz wchodzić i to, wiesz, z tym swoim pięknym ciałkiem do wanny. I tutaj te pośladki lądują w wannie, zobacz, a te właśnie, tak? Drdziasty tutaj, pewnie taki nieogolony. Ale drdziasty jest po mnie. Ale drdziasty jest po mnie. Po tobie jest, tak? Co, kto jest jeszcze przed tobą? Trener? Yeah, a trener, ja ci powiem, on taki gnój nieraz przyszedł na wiosce, nie? I ogólnie cały trener, on tą bluzę to ma za trzeci dzień, a on w bluzie wchodzi, więc... Ja chętnie zjem po nim, Adam. Chętnie zjem. Ja wiem, że ciebie to motywuje, bo ty lubisz takie sprośne rzeczy. No, lubię, uwielbiam. Także według mnie to jest to, że Wiola ma dzisiaj oczy. Dobra, to tam nieszczęście penisy tam wejdą przez. Dobra, proszę tylko o niej sikanie i nie plucie do środka. Ale no co z tego, Wiola i tak ma oczy. No to dobra, trudno, no. A ty, Jaszur, jak się czujesz, że będziesz mieć moczone stópki? Ja bym chciał być ostatni, bardzo żałuję, że nie jestem ostatni. Naprawdę. No to my to już bez różnicy, chociaż nie, szczerze? Jest różnica. Jest już. Popatrz na niego i się powiedz, że nie ma różnicy. Ja jestem ostatni, to wszystko gdzie? Pokażcie stopy. Jesteś nadal pewny, że nie ma różnicy? Pokaż tak, stopy tam. Nie ma różnicy. A to zrób jeszcze drugą kolejkę. Odważnie niech zrobię jeszcze drugą kolejkę sobie jedzenia. Raz pani zapłać. Dawaj. Nie, nikt tego nie chce. Nie, odpisam. Ja i tak, głupio. Słuchaj, mam przerwane, bo jestem powiązany. Ja się to i tak po wszystkich zje i... On pewnie żałuje, że nie jest właśnie ostatni. Tak, ja bym wolał, więc bym zarobił. No, pięknie. Widzisz? Jesteś dumny z siebie? Z czego? Że tyle mleka się zmarnuje, a dzieci w Afryce nie mają co pić i jeść. A wiesz, że nie dałbyś rady wysłać tego mleka do Afryki, bo by zgniło? A ty, ale ja bym wiem, że ciebie dał radę. Przesłać im z bliższego państwa i wydać te pieniążki na cele charytatywne. Ale... Taki jesteś. No nie wytłumaczysz się, nie wytłumaczysz się. Skieruj tą kamerę na kogoś innego, bo się nie wytłumaczysz. Lubię kąpiel w mleku. Dobra, tyle mleka wystarczy, już nie musicie wlewać. Otwierajcie płateczki i zaczynamy. Dobra, starczy chyba tych płatek, co? Nie, jeszcze jeden. Daj jeszcze ulubione. Ten. Starczy ci tyle, daj jeszcze. Dobra, bo mi nie wystarczy. Dobra, zaczynamy naszą konkurencję, Wiola, że wchodzisz tutaj po prostu i jesz 200 zł dla pierwszej uczestniczki. To jest łatwiutkie zadanie, wejść i zjesz. No, co? Łyżkę jej podaj się jej łyżkę. 100% to było normalne. Wiolu. Musisz cała wejść? Musisz cała wejść. Musisz cała wejść. Cała musi się położyć. Cała musi się położyć. No ja sobie robię. Tak? Dobra. Dobra. Dobra, zaczynamy. Dobra, może być pięć. Raz. No jeszcze nie ma tak źle. Oj, patrz, no ja bym się nie zaznaczał. Najgorszy widok. Wiola, dawaj szybciej to je. Nie zadaj. Ja tutaj wchodzę, bo to się okres ma. Najlepsze jest to, że te patki, które wchodzą pomiędzy na nogi, jeszcze wypłyną z pod zespołu. Specjalnie wyjąłam to w ono, żeby się wylało. Nie! No to ja się zapisałem, nie! Dobra, ostatnia łyżka, Wiolka, szybko. Nie! Dobra, Wiolka, przestań na to. Dobra. Idiotko. Możesz się zanudzić? Byłaś. No byłaś, nie musisz jeść więcej. Panie, ale ona to specjalnie robi. No, panie, zdaję, panie. Wylatuję to mleko, patrz. Nie! No szybciej! Zacznego! Stary, wchodzisz! 400
złotych. 4 złote! Szybciej, proszę cię, jedz to! Dwa! Dalej, będziesz czekał, jedz, dalej, bo Rafał już głodny jest! Dawaj! Już nie możesz. Nie denerwuj mnie, no co ja mam robić? Takie rzeczy? Zobacz co się... Małą łyżeczką dużo masz jeść. Nie mało. To daj mi. Tak dużo ma nie mało mieć. Żryj to. Ja już wziąłem się, nie śmieję, nie? Weźcie się. Nie można. Jest to. Tartiniki jeszcze dodatkowe. Szóstam dzień. Nie. O Jezus, ja nie wiem co to znaczy. Jezu Chryste. A weź ten, bogiem włoski zamoczyć. Nie. To jest dramat. Ile tutaj? I tak zjadawaj. Dobra, dziękuję bardzo, wyłaź. Wyłaź. Nie, już wyłaź. Ale czemu mu gadasz, bo każdy ile chce może zjeść, tak? Nie, po 5 łyżeczek. Po 5 tylko. Ale jesteś biletny. Raz. Nie, już mnie to nie śmieszy. To co, teraz ja? No, teraz ja. Teraz ty. Czekaj. To co, życzę sobie smacznego. Ja nie mamy też ci życzymy smacznego. Dobra. Lecimy, o Jezu. Dobra, ja o tym nie myślę. O tak, a przypomnij sobie tego płatka, co tam Violi spadał akurat. Dobra, o to ten, ja widzę go, to ten. Byłem być. Taki dobry. Być przed chwilą byłem, chyba. Dobra, dobrze. Dobra, myślę, że dobre płatki. Tak? Bardzo dobre. Przepoczone płatki, to są spocone płatki. Z potem. Jeszcze jedna. Ale dobry, ojej, on. Ale biedny, chodź. Co? Na ten śmig. Delicious. Delicious? Pyszne, ale widzisz, ja nie musiałem tego robić. No. A to zrobiłem. No, jesteś cudowny. Ty na dziewczynę. O co ty robisz, trener? No, wycieram nóż. Jaszczur, lecisz na koniec. Ja jestem. Lecisz na koniec, ty wiesz co będziesz mieć. Ty będziesz mieć najgorzej, stary. Będziesz mieć najgorzej, dobra. Smacznego, za ciebie 1000 złotych, stary. 1000 złotych. Mogę za ciebie wejść? Nie możesz się wycofać już. Życzę ci powodzenia. Ja powiem ci tak, jak ja to jadłem, było jeszcze, wydaje mi się, okej. Okay. Teraz po tobie nie jest okej, okay. Rozumiem. Gówno masz jeszcze. Smacznego, dreszasz, smacznego, włazisz. Wyobraź sobie, że jesz pięciogwiazdkowy. Ale tak szczerze, ile razy myślicie, że wam napluli w McDonaldzie do żarcia? Mnóstwo. No ale myślę, że tego tak nie robili, że sobie usiadali na tym, nie? Myślę, że nie siadali na wszystkim. No i co? Dobra, jedna łyżeczka, dreszasz, za mamusię, za tatusia. Ale dobrze. Za siostrzyczkę. Za mnie musisz zjeść łyżeczkę. Zjedz za kamusia. Za kamusia. Nawet za kamusia. Jeszcze jedna, stary. Zaprasza. Masz troszeczkę świeżego mleka, słuchaj. Masz. Czyściłeś mi łyżkę. Dobra, teraz masz. Dobra.
To już tylko płatać kawę. Nie, 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 musi... nie, nie, dobrze, dobrze, dobrze. Tak, było wziąć kawę, jeden płatać, jak się liczy. Dziękuję bardzo. Dobra, kto teraz kolejny? Ale pamiętasz. A ty, ja jestem za tobą, oczy mi tak robisz. Przepraszam, nie, 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 jest okej, okay, jest nic. Adam, ja wiem, że ty jesteś przejęty. Po prostu, dobra myśl dla ciebie i... Ale to serio, mam aż odruchy wymiotowe. Nie myśl o tym, nie myśl o tym. Ale ja też miałem na was, jakie mam nie mieć. To jest niedobre. Teraz. Nie myśl o tym. Po prostu nie myśl o tym. Naprawdę bardzo niedobre. To jest chore. O, ale jakiś... tam, gdzie się... Dawaj, wyjdź. Wyjdź, to jest to lepiej. Trzymaj, Dasiu. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. To jest pierwszy raz, nie ma mleko w dupie. To jest wasza wina, ja tego nie chcę mnie robić. Nie no, stary, nie ma opcji. Dawaj. Jedna łyżka. Chociaż jedną łyżkę. Chociaż jedną łyżkę. No nie, pięć. Ja mam pięć. No każdy zjadł. Adam, każdy zjadł. Poczuję. Zlodowane. Dobra, wyobraź sobie, że to nie jest, że to jest wszystko normalne. Ja widziałem was. Widziałem was, jak tutaj chodziliście. Nie ukryję się to przed wami, przed moją głową wyszło. Dobra, stary, wyobraź sobie, że jesz normalne żarcie. Wyobraź sobie, że napluli ci kiedyś w McDonaldzie, albo, albo nasrali ci w McDonaldzie i zjadłeś to. O, no i teraz zjem, no. Nie, ja pierdla. Ale nie. Odpadasz, Adam, tracisz 2000 zł. Mogłeś zyskać 2000, to ci jeszcze napluł, stary. On ci tam jeszcze napluł. A może lepiej stać dalej, proszę. Aż tak? O Jezu, wystę. Nie, nie. Ale kto nam dostał? Kto nam dostał tutaj? A co on tu robi? Co on tu robi? No? No bo on ma inny challenge, bo on jest uczulony na mleko. Karzełek, zostałeś ostatni. Powodzenia. Życzę ci. Smacznego! Dzięki! Musisz się przełamać. O, idzie zawodnik. Lecisz. Dobrze. Lecisz. Dam mu łyżkę, dam mu łyżkę. Lecisz. Proszę sobie wybrać, szanowny panie, w restauracji naszej pięciogwiazdkowej pod tytułem Gosta Musia, Wanna Kamusia. Ja tutaj byłem, pamiętaj. Nie, nie nagrywaj tego! 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 Jest bardzo źle, widzowie, dobrze, że tego... Ja zaraz bym był tego nie drugi raz się nie nie, o nie, patrzcie, patrzcie, co się dzieje! Jest bardzo źle. Stary, nie dziwię ci, ja też się zdziwiałem, ale pan, nie? Ale okej. Ale gąs się dobrze. Co jest? To co? Tak naprawdę, kto najwięcej wygrał? Kubę. A jeszcze został jaszczur. Ze względu na to, że on ma uczulenie na laktozę, będziemy musieli zrobić to w zupełnie inny sposób. Byłeś po Violi, po trenerze, po barberze i po mnie. Czyli wszystkie cztery osoby zanurzą ci w tym momencie w misce z wodą. Bo nie dostaniesz mleka, tylko dostaniesz wodę do płatków. Nogi. Zamoczą ci po prostu nogi i będziesz musiał zjeść pięć grzeszek. Co cię tak bawi? Beka, jak to dostaniesz, sadzisz tu stopę? Dobra, nie ma co przedłużać, zaczynajmy. Jeszcze może płatków ci dołożę. Dobra, wystarczy, to co Wielka? To była woda z kranu i wyzryźnia, że... Wielka, zaczynaj. A nasze mleko było z kartonu. Oh my god. O fu, to najgorsze. Viola, więcej, więcej. Teraz push barber. O fu, następny. O stary. To ja te płatki, ty. I to robi. Teraz już mają umyte stary. O, nie, nie możecie, nie możecie. Nie możecie się zamieniać. To daj, push. Tam się zaliczam. Ja się zaliczam jeszcze. Ale przynajmniej teraz już sam umyte po tym mleku, a wy mieliście brudne od początku. Stary, my chodziliśmy jeszcze, tutaj sprzątaliśmy. Taki kolor teraz ma. Pamiętaj, że trochę sobie... Pusz, wyciągnąłeś nogę i to ma nagle brązowy kolor.
To czy pizza? No, no dawaj tą miskę, podusz mi tą miskę. Czarne bagno. Dobra, zaczynamy. O Jezu, fu! Brzydzi mnie sam fakt, żeby tam wsadzić nogę, a co dopiero to zjeść. Mnie też brzydzi sam fakt, że ja tu wsadzam nogę, czaj. Mnie tu brzydzi sam fakt, że ja tu nogę wsadzam. Jaszczur, daję ci możliwość, że będziesz mógł teraz z moją nogą jeść. Żebyś się osmażnił. Przynajmniej skłamsisz. Jest to wygratis, Jaszczur. Klapka jeszcze naleje, to jest klapka zjedzmy. Najlepsze jest to, że on to po prostu zje. On będzie miał w dupie. Patrz! Patrz! No chłodo! Jezu! Jakiś petyszy zachowuje. Stary! Na plecy na stop, nie, ja nie chcę. Szkoda mi ciebie. A ja dobra, proszę. Nie podchodź do mnie. Dobre? Jesteś ohydny. Najgorszy. Obrzydliwy. Dobre. Co jest to? Ale ja to ze śmiechu wyplułem, stary. Ja. No bo mnie zasmakowało. Moczy nogę, dalej. Co ty dalej tam suszysz, napluł ci do tego, a ty dalej to trzymasz? Weź to wyciągnij. Dobra, ja się popłakałem ze śmiechu ogólnie. Grubo. Naprawdę grubo. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Nie wiem, że był obrzydliwy, no ale cóż, czasami są obrzydliwe, czasami są fajne, czasami są smutne, czasami... Czasami jest różnorodność na tym kanale, przynajmniej tyle. Także dziękuję państwu za obejrzenie. Jutro widzimy się o godzinie 15:30. Do zobaczenia.